Pierwszy mecz w play-off czeskiej ligi Bachl. Drużyna cieszyńsko-jastrzębskiego klubu hokejowego Czarne Pantery niestety przegrywa. Wynik tego spotkania na pewno nie był typowo hokejowy. W czwartkowym spotkaniu po regulaminowym czasie gry na tablicy widniał wynik 1-1 i o wygranej w spotkaniu zadecydowały karne. Niestety lepszymi strzelcami okazali się zawodnicy HC Imperator Strzyniec i to oni wygrywają pierwszy mecz. Pantery jednak zapowiadają, że w kolejnym spotkaniu odgryzą się Trzyńcowi. Strzelimy i zrehabilitujemy się. No, niestety mieliśmy dzisiaj mniej szczęścia niż koledzy z przeciwnej drużyny. Gra była wyrównana. Chłopaki w naszej drużynie walczyli do końca. Mało kar, sędziowie też fajnie zasędziowali. Nie było jakichś kontrowersyjnych kar. W miarę gra była wyrównana. Nie udało się, było mało szczęścia w przyszłym meczu. Myślę, że naszczelamy i zrehabilitujemy się. No i to był przypadek, można tak dzisiaj powiedzieć. Kolejne spotkanie pomiędzy Imperatorami a Panterami odbędzie się w czwartek 11 lutego o godzinie 23 na lodowisku w czeskim Cieszynie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Przemysław Losek.